No już myślałem, że w tej kolejce walka o pozycję lidera będzie przypominała wyścig ślimaków, ale no nie no. Okazuje się, że są w tej lidze ekipy, które chcą być pierwsze w tabeli. I mamy w sumie teraz sytuację nieco niecodzienną, jeśli chodzi o ten sezon Ekstraklasy, gdyż Raków Częstochowa pokonał na własnym obiekcie Stal Mielec 2 do 1 i uwaga, po raz pierwszy w tym sezonie ligowym wskoczył na pozycję lidera. Chyba po raz pierwszy w tym sezonie, bo jakoś nie kojarzę, żeby wcześniej byli nim. Co w sumie patrząc w tabelę Ekstraklasy kilka kolejek temu byłoby trochę nie do pomyślenia. Bo głównie patrzyło się na Lecha Poznań czy Pogoń Szczecin, a Raków gdzieś tam na trzecim miejscu z tą swoją stratą punktową do tych dwóch pierwszych miejsc był nieco chyba niebrany pod uwagę. Bramki w tym spotkaniu trafili dla Rakowa Częstochowia Soresku oraz Iwi Lopez z karnego, natomiast dla Stali Mielec Christian Gettinger. I mimo, że to Częstochowianie byli dzisiaj stuprocentowym faworytem, to jednak samo to spotkanie nie miało aż tak udanego przebiegu i gładkiego, jak mogłoby się to wydawać. Bo nieskuteczność oraz błąd przy interwencji Kovacevicia mogły pozbawić tego klubu dwóch punktów. Zresztą ta nieskuteczność była dzisiaj naprawdę bardzo widoczna, a głównie popisywał się nią chyba Wladyslaw Zgutkowskis, który nie wykorzystywał dzisiaj czasami wręcz dwóch setek, bo w tej pierwszej połowie chociażby kojarzę, że chciał jedną z akcji wykończyć naprawdę ekwilibrystycznie, jakimś takim wolejem z półobrotu, a oddał strzał z bliska nad bramką. A w drugiej połowie wyszedł kilka razy chyba sam na sam z bramkarzem i trafił w Pribela, o którym będę zresztą potem mówił. Samo spotkanie raczej było prowadzone przez zespół z Częstochowy, natomiast nie wszystko układało im się pomyśli, ponieważ dla przykładu stracili wręcz prowadzenie w drugiej połowie i to wydawało się w takim kluczowym momencie, ale jednak przewagę optyczną ten zespół miał i miało się wrażenie, że są w stanie jeszcze objąć prowadzenie w końcówce. Na spore słowa uznania zasługują za to spotkanie Mateusz Wdowiak, Kun czy Fran Tudor, któremu zresztą nie uznali dzisiaj bramki, a szkoda, a było to fajne mierzone uderzenie zaraz przy słupku. I nawet genialnie grający dzisiaj Primel, o którym będę mówił oczywiście później, nie miał szans przy tym strzale. Na plus na pewno po stronie gospodarzy jeszcze Andrzej Niewulis, który w tej pierwszej połowie praktycznie nie robiąc nic sprowadził Steczyka do parteru, bo ten sam wywalił się o swoje nogi. Zresztą więcej o tych wywrotkach będę mówił jeszcze na sam koniec tego filmu. Ale Niewulis, wydaje mi się, że Arsenicz naprawdę dobre spotkanie oraz Papanikolaou. Podobało mi się przy okazji, jak zespół RKS-u grał dzisiaj wysokim pressingiem, jak zresztą praktycznie co każde spotkanie, ale dzisiaj chociażby ten wysoki pressing przyniósł jedną z bramek, a była to bramka numer 1 Soresku. Szkoda mi przy okazji nieco Vladana Kovacevicia, bo jednak wpuścił szma. Ponownie nie mam zegarka. Tę, ale z racji, że jest to naprawdę genialny bramkarz i naprawdę bardzo rzadko się myli, to wydaje mi się, że można mu wybaczyć ten błąd. Szczególnie zresztą, że jego zespół zdobył ostatecznie 3 punkty, także no żyć nie umierać. A zespół Stali Mielec, mimo tego, że był praktycznie przez większość skazywany na pożarcie przed tym spotkaniem, to jednak miał dzisiaj swoje momenty. Głównie jednak w końcówce, gdzie momentami naprawdę cisnęli gospodarzy. Przy okazji w tej drugiej połowie Christian Gettinger popisał się całkiem fajnym golem. No, no nie, no był to zwykły volley zza pola karnego. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej jednak będzie pluł sobie w brodę po tym spotkaniu, że nie wykorzystał innej stuprocentowej wręcz sytuacji. Bo dodatkowo zamykał jedną akcję z lewej strony i trafił bardzo niecelnie, a miał bardzo dużo czasu, żeby chociażby przyjąć piłkę i jeszcze trochę podbiec pod bramkę. Ale bądź co bądź, najlepszym zawodnikiem po stronie zespołu gości w tym spotkaniu był bramkarz. I nie mowa tu o Strączku, o dziwo, ale w miarę nowa twarz na poziomie Ekstraklasy w postaci Damiana Primela, który, powiem wam szczerze, naprawdę mnie oczarował, bo tyle setek, ile on wyłapał w tej pierwszej połowie, to trudno było zliczyć. Bo wydaje mi się, że gdyby nie jego interwencja w tej pierwszej połowie, to mogłaby się ona zakończyć wynikiem 0-3, oczywiście na niekorzyść gości, a tak to zakończyła się wynikiem 0-0. Więc uważam, że Mielczanie nie zagrali dzisiaj najgorszego spotkania, natomiast byli o tego jednego gola gorsi. Ale co najbardziej mi się jednak rzuciło w oczy po tym spotkaniu, a raczej w tym spotkaniu, to ilość kiksów FKS-u w tym starciu. Bo uważam, że piłkarze Stali dostarczyli kanałowi Asys Ekstraklasy na YouTubie naprawdę sporo materiału. Bo nawet teraz z pamięci jestem w stanie wam rzucić co najmniej dwoma babolami ze strony FKS-u. Wywrotka Dominika Steczyka w pierwszej odsłonie, która była zresztą przybliżona przez realizatora spotkania, o własne nogi. Nieudolne wybicie matrasa we flisa
Po tej akcji zresztą mieliśmy gola na 0-1. Po tym spotkaniu zespół gości jest 10 i ma 32 punkty na koncie. Natomiast gospodarze są pierwszym zespołem w klasyfikacji. Zgadza się, Raków wskakuje na pozycję lidera i ma 51 punktów, czyli jeden więcej od Pogoni oraz dwa więcej od Lecha. Powiem wam szczerze, że ten sezon Ekstraklasy to jest bajka. Warto było oglądać te paręnaście lat tą ligę, żeby doczekać takiego sezonu, naprawdę. Bo te mecze zespołów czołówki ogląda się z naprawdę dużym zainteresowaniem, abstrahując nawet od poziomu technicznego. Przebieg, atmosfera, nieprzewidywalność, zwrotność w tabeli, no po prostu najlepsza liga świata. Co po raz kolejny zresztą potwierdza prawidłowość mojego hashtagu wymyślonego, który widziałem, że nieco chwycił na YouTubie przez inne kanały. Polska piłka jest najlepsza, bo taka jest prawda. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradej, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Wyjaśniam niejasności, żeby potem nie było pisania w komentarzach, gdzie jest film o tym i o tym. Także nie przedłużam, trzymajcie się, widzimy się jutro po meczu Legii z Brookbetem. Legendarny mecz zaległy, ja już nie przedłużam, bo już przedłużam i cześć.